Jestem członkiem komisji rewizyjnej. Temat był analizowany. Byłem także osobą, która przesłuchiwała osobę skarżącą. Co do przedłożonego projektu tej uchwały, no niestety nie mogę się zgodzić, szczególnie z uzasadnieniem. Uzasadnienie uważam jest niespójne, bulwersujące, nie do końca uprawnione, uzasadnione. Szczególnie fragmenty takie jak zgodnie z wyjaśnieniami firmy ochroniarskiej zatrudnionej do obsługi imprezy sylwestrowej siostrzeniec skarżącego zachowywał się agresywnie i niezgodnie z regulaminem, zaczepiając innych uczestników imprezy, którzy zwrócili się do pracowników ochrony z prośbą o interwencję. Został wyprowadzony poza teren i pouczony. Dalej pisze, dalej jest napisane. Żadna ze służb, policja, organizator, firma ochroniarska nie odebrali w trakcie imprezy zgłoszenia o jakichkolwiek incydentach ze strony pracowników ochrony. Mamy w tym fragmencie akurat do czynienia ze sprzecznością, ale problem polega na czymś innym, że osoba skarżąca nie relacjonowała i nie mówiła o żadnym złym zachowaniu siostrzeńca. Takiej sytuacji, o której pisze firma Wena, po prostu nie było. Tak samo trudne jest dzisiaj do udowodnienia to, co naprawdę zdarzyło się na Marinie, dlatego że monitoring, który rejestrował, a jest tam zainstalowany, był przechowywany przez dni 18, tak jak pan radny Czepek mówił, weryfikował czas przechowywania zapisu 18 dni, później został skasowany. W uzasadnieniu czytamy dalej. W zakresie zgłoszonego żądania zabezpieczenia materiału z nagrań ustalono, że przebieg imprezy nie był rejestrowany. Myślę, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej pod tym wszystkim nie podpisuje się. Dzisiaj oświadczył mi telefonicznie, że nie ma nic wspólnego z tym. To uzasadnienie stworzył pan przewodniczący Rady Miejskiej. Tak słyszałem. To narusza też dobra pewnych osób, które, tych osób skarżących akurat, którym przypisano bardzo złe zachowanie i napadanie i zaczepianie innych, co pewnie nie miało miejsca, bo jest trudne do udowodnienia zarówno złe działanie firmy ochroniarskiej, jak i nieprawidłowe zachowanie osób, które tutaj są uwzględnione w tej skardze. Ale myślę, że ktoś, kto rozrabia, kto narusza porządek publiczny, kto zaczepia, nie skarżyłby się na zachowanie firmy ochroniarskiej. Mielibyśmy do czynienia z pewnym bardzo dziwnym zachowaniem. Oczywiście poddaję to pod moją, ten projekt uchwały i to działanie i to w obrębie, to co się dzieje w obrębie komisji rewizyjnej, poddaję pod moją wątpliwość dalszy udział w pracach tej komisji rewizyjnej, dlatego że w moim przekonaniu, rewizyjna jest traktowana bardzo instrumentalnie. Mieliśmy do czynienia z tym wielokrotnie w poprzednich latach. Zresztą wielu z radnych opozycji doświadczyło tego osobiście. Zawsze wszelkie wyroki, wszelkie w zasadzie projekty uchwał, pewne odniesienia do skarg musiały być jednomyślne i zgodne z realizowaną polityką pana prezydenta i jednostek mu podległych. I to oczywiście było zawsze kwestionowane przez nas. Radni opozycji mieli w wielu przypadkach wielokrotnie inne zdanie. Dzisiaj też tak jest w przypadku projektu tego uchwały, aczkolwiek z pewnym nieodniesieniem się do skargi mamy do czynienia, dlatego że nie mamy pełnego rejestru monitoringu z tego dnia i nie możemy jak gdyby w sposób ścisły udowodnić, aczkolwiek przedstawiano nam z tego dnia zrobione zdjęcie przez osobę skarżącą, na którym widać było, że firma ochroniarska ze spuszczonymi spodniami trzyma skrępowanego uczestnika imprezy sylwestrowej, a obok stoi policja i przygląda się temu wszystkiemu. Sam pan radny Czepek, szef klubu Platformy Obywatelskiej, podnosił nadużycie kompetencji akurat tej firmy. Co prawda dotyczyło to nie skargi wprost, ale miało to miejsce w dniu, co potwierdziła osoba skarżąca. Wracając do sedna sprawy, oczywiście będę głosował przeciwko temu, ale zakładam zawieszenie mojego udziału w pracach komisji rewizyjnej, tak jak powiedziałem na wstępie. Niestety mój dalszy udział w tych pracach jest niemożliwy.
niemożliwy z tego względu, że ta komisja jest zbyt instrumentalnie traktowana, nie są honorowane pełne wypowiedzi i członków komisji, zespołów, które pracują. Z tego względu też składam w dniu dzisiejszym rezygnację. Dziękuję bardzo. Komisarze, które określają zasady rozpatrywania tego typu spraw, jeżeli wpływa skarga, przewodniczący wyznacza komisję do zajęcia stanowiska. Komisja rewizyjna nie podjęła żadnego rozstrzygnięcia, bo nie było takiej możliwości w oparciu o tą wiedzę, a skarga musi być rozpatrzona, więc w żadnym wypadku tutaj komisja nie została w żaden sposób wykorzystana w tym uzasadnieniu w sposób negatywny albo w jakiś inny sposób było to rozstrzygane. Następne sprawy, które są dosyć istotne, jest to skarga na działalność dyrektora Centrum Kultury Teatru Grudziądzu. Wobec tego my, Rada, ani komisja nie możemy przyjąć czynności śledczych. A więc jeżeli ktoś ma konkretne zarzuty do pracy ochroniarzy, jeżeli zostały naruszone czyjeś dobra osobiste, czy także powiedzmy naruszenie nietykalności cielesnej, od tego są stosowne organy. My nie możemy wchodzić w tym zakresie w ich kompetencje. Jeżeli ktoś stwierdza, że naruszył ich, jest przestępstwo, jest społeczny obowiązek zawiadomienia nie Rady Miejskiej, ale organów ścigania. Od tego są organy ścigania, które tego typu sprawy będą badały. My mieliśmy skargę konkretnie na działalność dyrektora Centrum Kultury Teatr, a więc przy zgodnie z przepisami było wszystko zawarte, czy była odpowiednio przygotowana dokumentacja, czy była zawarta umowa z Agencją Ochrony. I co najważniejsze, nikt nie twierdzi, że na obszarze mariny nie ma monitoringu. To stwierdzenie, do którego się Pan odnosi, jednoznacznie tylko stwierdza, że tego typu imprezy nie były nagrywane, a więc nie było odrębnego sprzętu, który by nagrywał. Tego nikt nie podnosi, że tam jest monitoring. Odnosząc się do tych kwestii, komisja rewizyjna nie rozstrzygnęła tej sprawy z uwagi na te okoliczności, które otrzymałem w piśmie od komisji. Wobec tego nie ma podstaw, że w jakimkolwiek wypadku wykorzystałem tu stanowisko komisji rewizyjnej, bo takiego stanowiska nie było. Ja z mocy prawa i Rada musimy rozpatrzeć taką skargę, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ja mogłem odnosić się tylko do tych elementów, które były do rozpatrzenia przez Radę Miejską. A więc czy działalność dyrektora Centrum Kultury Teatr była zgodna z przepisami prawa, czy dyrektor naruszył przy organizacji tej imprezy jakiekolwiek zasady. Takich podstaw nie było, w związku z powyższym pozwoliłem sobie przygotować tego typu oczywiście projekt uchwały. Jednocześnie też chciałem Państwu wyjaśnić, że każda skarga, która wpływa do Rady Miejskiej w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości natury formalno-prawnej, czy to jest skarga, czy ta skarga w jakim zakresie ma być rozpatrywana, zawsze jest opiniowana przez biuro prawne. Monitoring jest zapisem. Jest zapisem, jest to forma zapisu obrazu. Natomiast Pan tu napisał, że w zakresie zgłoszonego żądania zabezpieczenia materiału z nagrań ustalono, że przebieg imprezy nie był rejestrowany. Był, przez monitoring. Był. 18 dni przechowywany. Komisja wypracowała pewne wnioski odnośnie tworzenia dokumentacji rejestrującej materiały filmowe z imprez publicznych, z imprez sylwestrowych w sposób szczególny, gdyby były przedmiotem wyrzeczenia, przechowywania tych zarejestrowanych materiałów razem ze sprawozdaniami z danej imprezy. Takie wnioski padły. Pan Radny Czerny zweryfikował, przechowywanie zapisu z monitoringu odbywa się w trybie 18 dni. Po 18 dniach jest taki zapis kasowany. Czyli mamy do czynienia z rejestracją, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, w którym zapisano i w zasadzie oskarżono, można powiedzieć oskarżono, bo Pan uwzględnił zeznania firmy ochroniarskiej i oskarżył osobę skarżącą, tak to można podkreślić i powiedzieć, bo Pan już w pewnym sensie to rozstrzygnął, bo przyjął Pan wyjaśnienia firmy ochroniarskiej. Pan przyjął te wyjaśnienia. Pan je tutaj zapisał w uzasadnieniu. Możemy rozpatrywać tylko skargę na działalność tutaj konkretnie dyrektora Centrum Kultury Teatr. A więc czy wszystko było zrobione zgodnie z zasadami? I tak samo jak tutaj jest też w uzasadnieniu, żadna ze służb nie otrzymała żadnych informacji ze strony pracowników ochrony, żeby jakiś był incydent, tak? Jeżeli ktoś chce zawiadomić, że powstało
jego ocenie, z oceny czysto społecznej przestępstwo, no nie zawiadamia Rady Miejskiej, tylko zawiadamia stosowne organy. A państwo nie jesteście w tym wypadku powołani do pełnienia czynności, powiedzmy, śledczych, tylko oceniacie z punktu widzenia kodeksu postępowania administracyjnego, tam gdzie mamy określone skargi, co możemy zrobić. Na jakiej podstawie, jakimi narzędziami sprawdzić, czy oskarżony ma rację, czy nie ma racji, czy został dotknięty fizycznie i psychicznie przez ochronę. My nie mieliśmy żadnych narzędzi, ponieważ jak stwierdził już pan przewodniczący, nie było nagrania, nie mieliśmy narzędzi, żeby sprawdzić, czy oskarżony ma rację, czy nie, czy skarżący ma rację, czy nie. W związku z tym uznaliśmy, że nie możemy zająć stanowiska ani w jedną, ani w drugą stronę. Mało tego, również podzieliliśmy się takimi uwagami, że czy Sylwester powinien być na Marynie, czy to jest właściwe miejsce, ale to były takie dywagacje dotyczące ewentualnych uwag związanych z organizacją Sylwestra w kolejnych latach. Natomiast nikt na nas nie naciskał, ani na pana Krzysztofa Kosińskiego, ani na kogokolwiek, kto w tym spotkaniu brał udział. I jeszcze raz powtarzam, nie było narzędzi, żeby zająć stanowisko. Po kontroli skargi, jednym właśnie z wniosków było to, aby każda impreza masowa była przez organizatora rejestrowana. I dzisiaj dostałem odpowiedź od pana prezydenta, że wydał już stosowne zarządzenia, że faktycznie każda impreza organizowana na terenie miasta, impreza masowa o charakterze masowym, będzie rejestrowana i takie nagranie na wszelki wypadek będzie właśnie przechowywane wraz z dokumentacją tej imprezy. Także wniosek, o którym mówiła pani Edyta Gonoska, padł już właśnie na komisji rewizyjnej i został przez pana prezydenta uwzględniony. Jeszcze raz przytoczę te same słowa. Zgodnie z wyjaśnieniami firmy ochroniarskiej zatrudnionej do obsługi imprezy sylwestrowej, siostrzeniec skarżącego zachował się agresywnie i niezgodnie z regulaminem. Zaczepiał innych uczestników imprezy, którzy zwrócili się do pracowników ochrony z prośbą o interwencję. Został wyprowadzony poza teren i pouczony. Dalej pan pisze. Żadna ze służb, policja, organizator, firma ochroniarska nie odebrali w trakcie imprezy zgłoszenia o jakichkolwiek incydentach ze strony pracowników ochrony. Pytam się zatem pana wprost, co jest prawdą? To jest stwierdzenie tego, że nie było innych zawiadomień. Panie radny, ja po prostu mówię, przygotowałem projekt uchwały, który mówi o działalności dyrektora Centrum Kultury Teatr. Nie oceniam tutaj zachowań ochroniarzy, nie oceniam zachowań policji. Zacytowane jest, panie radny. Ja bym bardzo prosił czytanie. To nie jest przedmiot, to zostało, tylko też nie było wszystkich. Słucham? Proszę wykreślić to z treści uchwały. Ale szanowny panie radny, ja muszę przedstawić różne okoliczności i jest tu i całokształt sprawy przedstawiony. Pan te wyjaśnienia przyjął jako pewnik. Nie, panie radny. Nie poddał pan pod wątpliwość tych wyjaśnień. Zacytowałem. Może jest to nie kwestia żadnego. Ale one nie są przedmiotem odniesienia do skargi. I tego nie robiłem, panie radny. Ja tylko przedstawiłem stan faktyczny. Stan faktyczny to jest taka sytuacja, że oceniamy, co się wydarzyło z perspektywy kilku podmiotów. Ale, jak pan dobrze widzi, nie mam tutaj ani sędziego, ani prokuratora, że oceniam zachowanie czy skarżącego, czy firmy. Sprawa, tak jak tutaj radny Kosiński mówił, i radny Kosiński, i Michał Czepek, i moja osoba, rozmawialiśmy z osobą skarżącą, także swoje stanowisko przedstawiliśmy komisji rewizyjnej, to stanowisko poszło do pana przewodniczącego. Natomiast jeżeli chodzi o tą skargę tak kompleksową, jakby się jej przyjrzeć, to ja do końca nie jestem przekonany, mimo że jest opinia prawna taka, a nie inna, czy ta skarga powinna do nas trafić, tak? Bo w skardze jest jakaś wzmianka o dyrektorze Centrum Kultury, tak? Jest tak, że gorzkie słowa padają pod adresem Agencji Ochrony Wena, tak? Jest tam jeszcze jakaś uszczypliwość w stosunku do prezydenta i do kogoś jeszcze, ja z głowy przepraszam, nie powiem teraz. Natomiast
każdy z Państwa radnych, moich przedmówców, no, ma poniekąd rację, tak? Tutaj w tym uzasadnieniu, tak jak mówi radny Krzysztof Kosiński, ja także się nie do końca zgadzam z tym uzasadnieniem. Natomiast także przyznaję rację pani radnej Krystynie Nowak czy Michałowi Szewkowi, bo my także po wypracowanym stanowisku komisji było takie, ja podpisywałem pismo do pana prezydenta odnośnie tego, co radny Michał Czepek mówił, żeby ten okres monitoringu był wydłużony, tak? Jeżeli nie wydłużony, to chociażby, no, to, no, żeby był zapisany, tak? Bo to jest bezkosztowe, jest impreza zgrana, odłożona powiedzmy do akt imprezy i zawsze do tego można wrócić. Natomiast ja tutaj na inną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, dlaczego do końca, ja się do końca nie zgadzam, czy ta skarga powinna do nas jako tako trafić, mimo że jest taka opinia prawna. No, czym się sugeruje? No, sugeruje się właśnie opinią prawną biura prawnego i zacytuję może. Mając na uwadze przedstawione cechy, analizowane pismo ma znamiona skargi, a jednocześnie autor wyraźnie wskazał na taką formę i tryb rozpatrzenia jej podania. I teraz. Skarga dotyczy zachowania pracowników wynajętych przez organizatora imprezy publicznej. No to teraz albo ta skarga dotyczy dyrektora, tak, albo dotyczy, no, to jest w opinii prawnej zapisane, że dotyczy pracowników wynajętych, a jeżeli dotyczy pracowników wynajętych, no to nie wiem, czy ona do nas powinna trafić, tak? Przez radców prawnych, a więc osoby, które w trakcie postępowania są w stanie pomóc organom, tak jak komisji rewizyjnej, w rozpatrzeniu tej sprawy. I konkretnie tutaj, jedynie po konsultacji, mogliśmy to zakwalifikować jako sprawę do komisji, jako skargę. Inne sprawy nie możemy przekazywać, bo my nie jesteśmy tutaj podmiotem, nie mamy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, bo to byśmy musieli być w 100% przekonani o tego typu działaniach. Przekazywać tej sprawy też biuro prawne nie wskazywało, że ma być gdzieś dalej przekazane. W związku z powyższym zostało to zakwalifikowane jako skarga. W toku postępowania też nie było żadnych informacji czy od skarżącego, czy od komisji, że są dalsze jakieś wątpliwości. Gdyby takie wątpliwości były, na pewno biuro prawne też by uczestniczyło w tego typu wyjaśnieniach, jeżeli byśmy mieli takie sprawy. To ja pozwolę sobie przypomnieć, że na jednej z komisji zaprosiliśmy radcę prawnego. Sprawa dotyczyła kompetencji, jakie Komisja Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna będzie miała i odnośnie tam był taki punkt przez nas zapisany, opiniowanie chyba wykonania uchwały prezydenta. Z głowy nie powiem, przepraszam bardzo. Radca prawny był na tym posiedzeniu komisji i przychylił się do naszej propozycji, co zostało zapisane, natomiast inny radca później już w materiałach na poprzednią sesję i na komisję to kwestionował. Także no to dzisiaj będzie jedna opinia radca, jutro będzie inna. Powiedział pan nieprawdę. Ponieważ byłem na tej komisji, były tam, nie pamiętam, 3 albo 4 punkty, opiniowałem tylko jeden z tych 4 punktów. I ten punkt nie było żadnych zastrzeżeń. Był to punkt dotyczący badania spółek komunalnych. Tylko i wyłącznie ten punkt opiniowałem. Pozostałe punkty nie opiniowałem. Tak, tak, panie radco, tylko o ten właśnie chodziło. To o ten chodziło. Proszę. Nie, ten punkt, który ja opiniowałem, nie został zapisany. To ja proszę do biura rady zapraszam. Nie został. I przeczytać, został. Panie radny Czepek, Michał, no. Został? Został. Także ale przecież widziałem tą uchwałę. W tej wersji, którą przeze mnie została tam zaakceptowana, przecież ten zapis przeszedł. Nie, no nie przeszedł. Nie przeszedł. Inny raz zaprawny to zakwestionował, bo ja o tym i na komisji. To była skarga na działania firmy ochroniarskiej działającej w imieniu Centrum Autorytarnym, bo my się tutaj żadnych uchybień ze strony CKD nie dopatrzyliśmy, tak? Wszystkie działania to wymagane od dyrektora Centrum Autorytarnym z ustawą o bezpieczeństwie imprezowym były spełnione, tak? To była skarga na działalność firmy ochroniarskiej, stąd nasza decyzja, że komisja nie jest w stanie wypracować czy jakby odtworzyć stanu faktycznego. Tak, co okazało się, że właściwie nie dotyczyło tej osoby. Dlatego tutaj pan przewodniczący Rady Miejskiej na zakończenie zapisał. W świetle ustalonych okoliczności uznaje się, iż brak jest podstaw do uzasadnienia skargi jako zasadne. I myślę, że należy zakwalifikować jako skargę i następny wniosek. Rada Miejska Grudziądza jest właściwa do rozpatrywania skargi na dyrektora Instytucji Kultury. A więc jest to wiążące. Wnioski są tutaj istotne. Ja mogę tylko tego się odnieść. Od samego początku też Państwo mieliście tę informację. Rada Miejska jest właściwa do rozpatrywania skargi na dyrektora Instytucji Kultury.